Witamy w filmowym archiwum Telewizji Polskiej SA, oddział w Białymstoku. Serdecznie dziękujemy naszym widzom za opłacanie abonamentu. Tańczę już 20 lat i dalej staram się trzymać tej formy. Jako młody człowiek, 16-letni chłopak, zainteresowałem się tańcem ulicznym, tańcem breakdance. Wszystko zaczęło się jakieś 10 lat temu w Grejwie. Na pewno fundamentem tych pasji jest taniec i z tego to wszystko się wywodzi. Trafiłem do Domu Kultury, bo słyszałem, że jest taka grupa taneczna, która tam sobie po prostu tańczy gdzieś tam na dole, na salach, w piwnicach. No i bardzo, bardzo chciałem to zobaczyć, bo widziałem też już teledyski gdzieś tam jakieś undergroundowe na MTV. No i poszedłem tam z kolegą, jeszcze zaciągnąłem tam swojego kolegę, który potem się wymiksował, ale to był taki pretekst, żeby tam po prostu pójść. No i po pierwszym treningu to już stwierdziłem, że naprawdę chcę się angażować w to i chcę w tym być. Zaczęliśmy to robić, nie zastanawiając się i nie pytając, co z tego będzie. Nasi rodzice zadawali takie pytania, ale myśmy konsekwentnie brnęli w tę pasję, nie wnikając, czy na przykład będziemy musieli kiedykolwiek zdobyć jakiś zawód, czy po prostu pójść w to życie, zacząć pracować, zarabiać pieniądze. Okazało się, że teraz faktycznie jesteśmy w stanie to pogodzić, bo zajmujemy się tylko tańcem lub sprawami związanymi z tańcem. Śniło nam się nawet, że możemy pójść z tym gdzieś wyżej, na przykład do teatru. Na przykład mi się to zawsze marzyło wystąpić w teatrze, ale to było niemożliwe, bo to było tylko jakby zarezerwowane dla tancerzy baletowych, którzy zrobili dyplom po 9 latach ciężkiej pracy. No więc jakby nie śniło nam się to w ogóle. Od jakichś 6 lat zajmuję się również muzyką, czyli komponuję muzykę do różnych przedstawień, spektakli i przedsięwzięć. I jest to muzyka niekoniecznie charakteru funkowego, b-boyowego, aczkolwiek funk też sobie piszę, ale zdarza mi się też robić właśnie muzykę na orkiestrę w filharmonii. Słucham tego i poprawiam, słucham tego i dążę i cały czas robię. To, co mi w głowie gra, staram się odbiegać od standardów, staram się nie zamykać w takich szufladkach, tylko po prostu tak jak to czuję, tak przepisuję to wszystko. Muzyka jest wszędzie, prawda? Każdy przedmiot, który obok nas jest, daje nam jakąś barwę, prawda? Daje nam jakiś dźwięk, na przykład ja wykorzystując przedmioty domowego użytku,
nawet chociażby Śmieszny Garnek. Tworząc muzykę do spektaklu Metropolis, jeden utwór, Maszynownik, gdzie cała scena, cała akcja dzieje się w podziemiach, gdzie ludzie pracują, jest zrobiony z rzeczy domowego użytku, czyli z garnków, z jakichś kluczy, które dają naprawdę potężne dźwięki, które po prostu po dobrej obróbce są po prostu naprawdę ciężkie. Mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę w jakiejś ciężkiej maszynowni. Powstał pomysł zrobienia szkoły tańca, czyli za jakieś tam zarobione pieniądze z takich komercyjnych pokazów wynajęliśmy salę, zaczęliśmy ją remontować własnymi rękoma, zaczęliśmy organizować imprezy takie charakterystyczne dla tego miasta, czyli Over the Top, pewnie też jest niektórym znany, walki b-boyów, bardzo znanych tancerzy też z całego świata. Od 2 lat robimy też edycje dla grup. Czyli nazywa się to Versity Busters, to są rywalizacja między grupami z całej Polski, najlepszymi naszym zdaniem, zaproszonymi przez nas. Ludzie nas poznali jako tancerzy, jako osobowości, jako że ja też mieszkamy w Białymstoku, to ktoś zaczął to zauważyć. Na przykład Urząd Miasta postanowił przekazać nam na zrobienie dużego spektaklu, kolejnego spektaklu, jakiś tam dość duży budżet. To był spektakl rzeczywiście z rozmachem. To był spektakl, który miał promować miasto Białystok i tak rzeczywiście było. Wystawiliśmy go w 10 miastach w Polsce, w tym też w Białymstoku były 2 wystawienia. Rozbudowaliśmy te swoje pasje do takiego poziomu, że realizujemy je, angażując do tego też nie tylko tancerzy, ale też pozostałe środowiska. Mówię tutaj o muzykach, o różnego typu artystach. Przy każdej pasji potrzebne jest też wsparcie. Wsparcie grupy najbliższych. Jakiś czas temu, tańcząc na ulicy, moja żona zaplatała warkoczyki. Dzisiaj to się przełożyło w ten sposób, że robimy spektakle, projekty i żona na przykład czesze aktorów, muzyków, tancerzy. Może dlatego, że oboje mamy, nasza praca jest też naszą pasją, wychodzi nam to, no myślę, nawet bardzo dobrze, tak? No i cóż ja mogę powiedzieć, jeżeli mogę tylko pomóc, możemy, bo też pracujemy razem z koleżanką, to zawsze chętnie pomagamy. Czasem faktycznie wymaga to dużo wyrzeczeń, tak, spędzania czasu poza domem, ale ponieważ też jest to praca przyjemna, także bardzo chętnie pomagamy chłopakom. Ja niestety nie tańczę, no, a może na szczęście, ale za to zajmuję się włosami i myślę, że to mi wychodzi lepiej. Nigdy nie chciałam zostać tancerką, fryzjerką jak najbardziej. Całe życie i się udało.
Treningi najbardziej wzmożone są wtedy, kiedy jesteśmy w realizacji projektu i zbliża się premiera. Wtedy treningi nie mają końca. Kończymy wtedy, jeżeli pracy odmawia nam nasz mózg i organizm. Wtedy jest koniec treningu. Może to trwać nawet po 12 godzin. Jeżeli jest czas, kiedy nie mamy jakiegoś takiego zadania wyznaczonego, no to wtedy trenujemy tak, żeby trzymać formę i oprócz tego też treningiem jest to, że uczymy, prowadzimy zajęcia. Żyjemy w takich czasach, że ludzie po prostu, nasze pokolenie starsze myśli, że nie do końca wierzy w to, że to jest jakby sposób też na utrzymanie i tak dalej. Ale też najważniejsze jest to, co ty czujesz, to, co masz w głowie i po prostu i musisz być po prostu do tego przekonany, no bo jeśli wierzysz to naprawdę, że to jest uda się na stówę, no to osiągniesz ten cel, moim zdaniem. Ja przynajmniej tak miałem i cały czas jeszcze chłopaki, z którymi pracujemy, grupa Fairplay Crew, jakby jesteśmy taką ekipą, która cały czas się wspiera, jeden drugiego. To tak jak troszeczkę z wilkami. Wilk sam jest troszeczkę słabszy, a wiadomo, że w stadzie jest bardziej silny i to może doprowadzić go do wyższych celów. Wydaje mi się, że każdy może być tancerzem, bo gdybym tak nie myślał, to pewnie dawno bym już z tego zrezygnował, no bo wiadomo, że są w życiu trudniejsze chwile i łatwiejsze, ale generalnie chodzi o to, żeby po prostu mieć w sobie siłę i to jest najważniejsze. Oczywiście pewnie są ludzie, którzy rodzą się na przykład z dobrym słuchem, mają poczucie rytmu i tak dalej, ale ja uważam, że każdy może nad tym pracować, jeden może to osiągnąć szybciej, inny troszeczkę wolniej, ale jeśli ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo uparty w tym swoim działaniu, to na pewno może być kozakiem, że tak powiem, w swojej dziedzinie. Liczy się to, kto co ma, jak wygląda i siła charakteru. Jeżeli ktoś jest słaby, wrażliwy, to zawsze zostanie stłamszony. Nie da się żyć za nic. Chyba nie chciałabym w życiu zamartwiać się o to, żeby mieć pieniądze, tylko po prostu je mieć i myśleć o takich rzeczach jak rozwój swój, jak pomaganie innym. I takie życie jako życie, a nie życie, aby przeżyć.